Holandia. Policjanci zgubili pistolety. Wypadły za Utah, Holandia. Policjanci zgubili ponad 40 pistoletów. Jest nagroda dla szczęśliwego znalazcy. Policjanci wyznaczyli 7,5 tysięcy euro nagrody dla osoby, która znajdzie 42 pistolety. Kilka skrzynek z bronią wypadło z samochodu w okolicach miejscowości Almere niedaleko Amsterdamu. Holenderska policja wyznaczyła nagrodę 7500 euro dla osoby, która odnajdzie 3 skrzynie z 42 pistoletami, które funkcjonariusze zgubili w marcu bieżący rok, poinformował w środę dziennik Algemeen Dagblad. 13 marca kierowca policyjnej furgonetki zauważył brak kilku skrzynek z pistoletami. Prawdopodobnie wypadły z samochodu w okolicach miejscowości Almere niedaleko Amsterdamu. Odkryli, że drzwi samochodu są otwarte. Przy wjeździe na autostradę policjant odkrył, że tylne drzwi furgonetki są otwarte, prawdopodobnie z powodu uszkodzenia zamka, informuje policja na stronie internetowej. Poszukiwania nie przyniosły rezultatu i obecnie wyznaczona została nagroda za pomoc w odnalezieniu pistoletów. Dziennik AD poinformował w środę, że wynosi ona 7500 euro.